Sława Wielkiej Polsce, z tej strony ponownie na kanale Stowarzyszenia Nichlot witam Grzegorz Ćwik, redaktor naczelny i wydawca miesięcznika Narodowo Radykalnego Szturm. Ponownie chcemy zwrócić się do naszych słuchaczy i widzów z tematem narodowego syndykalizmu. Poprzedni nasz materiał wywołał dość dużo reakcji, zazwyczaj pozytywnych, natomiast dostaliśmy również kilka próśb o rozwinięcie tematu, o doprecyzowanie pewnych kwestii i troszeczkę wyjście poza pewne ogólniki, także dzisiaj chciałem się do pewnych kwestii troszeczkę szerzej odnieść i wyjaśnić, jaki jest sens i jakie są główne założenia i pewne aksjologiczne wartości stojące za narodowym syndykalizmem. Przypomnę, że narodowy syndykalizm dzieli się na dwa podstawowe trzony, które tworzą tą ideę, ten nurt, czyli syndykalizm pracowniczy i syndykalizm samorządowy, związany z lokalnymi społecznościami, lokalnymi strukturami określonego państwa. Zacznijmy może od syndykalizmu pracowniczego, ponieważ ten, jak się wydaje, wzbudza dużo więcej zainteresowania i też chyba będzie w momencie realizacji, wdrażania tego założenia też dużo bardziej rewolucyjne. A przypomnę, że syndykalizm w rozumieniu pracowniczym jest określonym pomysłem rewolucji i wprowadzenia zarządzania w zakładach pracy opartego o syndykaty, które zrzeszają wszystkie osoby, które są obecne i pracują w danym zakładzie pracy, które posiadają współdecyzyjność, czyli wspólnie decydują o określonych kierunkach rozwoju i określonych decyzjach związanych z zakładem pracy. Posiadają współwłasność, oczywiście uzależnioną od zajmowanego stanowiska, a także przede wszystkim od stażu pracy. I syndykat w rozumieniu pracowniczym, w rozumieniu naszej idei ma być elementem, który pozwoli przeciwstawić się funkcjonującej tak czy inaczej walce klasowej. Wyjdźmy może z założenia przeciwnego takiej idei, która powszechnie jest przyjmowana, że istnieją dwa rodzaje własności. Mówi się, że istnieje własność indywidualna, prywatna oraz własność państwowa. To jest takie troszeczkę myślenie oparte na doktrynach XIX i XX wieku, zarówno liberalizmu, jak i tego klasycznego socjalizmu, czyli że mamy z jednej strony własność państwową, my znamy to chociażby z okresu PRL-u, czy także II Rzeczpospolitej, i mamy własność indywidualną, własność prywatną, która w obecnej dobie, w dobie kapitalizmu, liberalizmu jest traktowana jako taki swoisty bożek. My przeciwstawiamy się tej koncepcji, uważamy, że istnieje jeszcze trzecia, tak samo, co najmniej tak samo ważna forma własności, forma spółdzielcza, czyli właśnie syndykalistyczna. Oznacza to, że określona własność posiada grupę współwłaścicieli, czyli właśnie członków syndykatu, ludzi pracujących w określonym zakładzie pracy, którzy wspólnie są współdecydentami i właścicielami określonej formy funkcjonowania, natomiast żaden z nich nie posiada pełnej i wyłącznej władzy nad określonym zakładem pracy, jego majątkiem i możliwościami podejmowania takich czy innych decyzji. Wprowadzenie narodowego syndykalizmu jako ustroju związane jest zarówno z kwestiami ustrojowymi, z określonymi kwestiami proceduralnymi, ale również z sposobem myślenia. Praca w obecnym kształcie służy wyłącznie zarabianiu pieniędzy. Tak nie było zawsze. Praca do przynajmniej końca XVIII wieku, czyli do momentu rozpoczęcia się w Wielkiej Brytanii, a potem i w innych krajach rewolucji przemysłowej i bardzo szybkiej urbanizacji, miała wymiar społeczny, miała wymiar narodowy, miała również wymiar duchowy i religijny. Człowiek pracował, ponieważ miał określony obowiązek, nie tylko wobec zapewnienia sobie i swojej rodzinie bytu, ale również wobec swojej społeczności, wobec swoich współpracowników, ludzi pracujących w tym samym miejscu, wobec swojego państwa, wobec swojego narodu, ale również wobec swojej religii. Zarówno mówimy tu o religii katolickiej, jak i nawiązujemy tutaj do ustrojów zadróżnych i modelu zadróżnego z okresu przedchrześcijańskiego. My również chcemy przywrócić takie funkcjonowanie, tym samym włączyć ludzi tak naprawdę do twórczej pracy dla narodu, dla społeczeństwa, dla swoich społeczności. Chcemy, żeby system, który będzie opierał się na narodowym syndykalizmie, był elementem likwidującym walkę klas. Walkę klas może już nie rozumianą w taki klasycznym, w klasyczny sposób, jak rozumieli to marksiści, ale jako kompletny brak zbieżności celów poszczególnych klas. Jeżeli się skupimy na tym, jakie są tak naprawdę cele w rozumieniu ekonomicznym czy społecznym klas społecznych w Polsce, no właściwie w całej Europie,
czy nawet na świecie, to tak naprawdę klasy niższe skupione są o próbę przetrwania, zapewnienia sobie podstawowego bytu, natomiast klasy wyższe o realizację celów typowo materialistycznych i hedonistycznych. Cele te właściwie się rozbijają, nie są ze sobą zbieżne, a przede wszystkim nie mają wspólnego z rozwojem narodu. Całe pokolenia w tym ujęciu właściwie nie są wdrożone w realną pracę dla narodu. Dla nas narodowy syndykalizm jest przede wszystkim ustrojem, który ma umożliwić ludziom wspólną, społeczną, kolektywną pracę dla właśnie określonych kolektywów, określonych zbiorowości, w ramach których funkcjonują, przede wszystkim dla narodu. Chcielibyśmy, aby narodowy syndykalizm umożliwił realizację myśli, aby to praca była źródłem kapitału. Obecnie w czasie trwania liberalizmu, kapitalizmu, tak naprawdę praca nie zawsze stanowi źródło kapitału, bardzo często praca stanowi źródło biedy. Jest to pewien paradoks, natomiast dość charakterystyczny dla systemów liberalnych i kapitalistycznych. Bardzo często to kapitał jest źródłem innego kapitału, to znaczy określone tak zwane machlojki, oszustwa, malwersacje powodują sztuczne wzbogacanie się i ogromny rozrost różnic klasowych, różnic społecznych. My chcemy wprowadzić ustrój, który spowoduje, że to przede wszystkim praca, uczciwa praca dla narodu, dla rodziny, dla siebie będzie źródłem kapitału, będzie źródłem tego, jaka jest pozycja określonej osoby. Chcemy również, aby narodowy syndykalizm stanowił w rozumieniu nacjonalistycznym, w rozumieniu narodowym i państwowym tamę wobec wynaradawiania naszej gospodarki. Polska w rankingach udziału kapitału zagranicznego w ramach naszej ekonomii ma bardzo wysoką pozycję, dużo wyższą niż przeciętna dla Unii Europejskiej. Narodowy syndykalizm i ustroje syndykalistyczne stanowić mają w tym rozumieniu pewne remedium na to, ponieważ łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której właściciel, pojedynczy właściciel określonej firmy, określonego zakładu pracy bardzo łatwo i chętnie go sprzeda, natomiast dużo trudniej będzie to do wykonania, jeżeli stanowić będzie dany zakład pracy własność grupy ludzi, która po prostu nie będzie widziała interesu w tym. Właściciel, pojedyncza osoba może kierować się wyłącznie zyskiem, natomiast grupa ludzi, pracowników, uczestników syndykatu pracowniczego będzie przede wszystkim kierowała się zachowaniem swojego miejsca pracy. No, jak dobrze wiemy, wykupywanie polskiego przemysłu, polskich zakładów pracy bardzo często, zwłaszcza w latach 90. wiązało się z likwidacją tychże ze względu na możliwą konkurencję dla rynków zachodnich. Jeśli chodzi o sposoby wprowadzenia, widzimy tutaj kilka aspektów. Po pierwsze, musi być to związane z rewolucją moralną, to znaczy syndykalizm opiera się na tak aksjologicznie różnych od kapitalizmu i liberalizmu wartościach, że nie widzimy tutaj możliwości nie wdrożenia syndykalizmu bez rewolucji moralnej i oparcia naszego sposobu myślenia o wartości narodowe, o wartości europejskie. Po drugie, nie ma możliwości wdrożenia narodowego syndykalizmu bez edukacji, bez reformy edukacji i uświadomienia ludzi nie, że są pojedynczymi osobami niezwiązanymi z żadnym kolektywem, ale wręcz przeciwnie, że jako członkowie narodu polskiego, wspólnoty europejskiej mają określone prawa i obowiązki. Mamy również świadomość, że natychmiastowe wdrożenie wszystkich tych zasad skończyć musi się katastrofą, tak jak wszystkie tego typu rewolucje, które chciały ad hoc wprowadzić pewne rozwiązania, kończyły się katastrofą. To przed wojną zauważyło już szereg ideologów, chociażby ONR Falanga czy ONR ABC z Zaleskim na czele. My uważamy, że trzeba to wdrażać stopniowo, tak samo współwłasność musi być wdrażana stopniowo i uzależniona musi być także od stażu pracy pracowników, ponieważ też związanie ludzi z określonymi zakładami pracy i umożliwienie konsekwentnej, systematycznej pracy, a nie skakania po pojedynczych, poszczególnych stanowiskach pracy jest jednym z naszych celów. Kilka słów o syndykalizmie w ujęciu lokalnym, społecznym. Opieramy się tutaj nie tylko na określonych koncepcjach i naszych określonych ideach, ale też na konkretnych przykładach. Przykładem takim najważniejszym chyba jest Porto Alegre. Porto Alegre to miasto i region w Brazylii liczący kilkanaście milionów osób, gdzie przez kilkanaście lat, w latach 90. i na początku XXI wieku funkcjonował ustrój de facto syndykalistyczny. Nazywa się to demokracją partycypacyjną, demokracją uczestniczącą. Zaczęło się wszystko w połowie
połowie lat 90. od oddania ludziom, którzy mieszkali na tym terenie, 100% władzy nad budżetami tegoż regionu. Głosowanie nad nimi, bo to tak naprawdę na początku głównie na tym się skupiało, opierało się na pewnych bardzo interesujących zasadach. Każda jednostka municypalna, każda jednostka terytorialna posiadała możliwość oddania na poszczególne rodzaje inwestycji i finansowań ilości punktów, od 1 do 5, przykładowo na budownictwo socjalne, na drogi, na edukację czy na pensje dla urzędników. Każda jednostka głosowała, przydzielając od 1 do 5 punktów. Potem te ilości punktów były mnożone przez współczynniki liczebności określonych jednostek terytorialnych i na tej podstawie ustalano określony budżet, który był swoistym konsensusem. Bardzo szybko okazało się, że ten ustrój świetnie się sprawdza. Opierał się przede wszystkim nie tylko na oddaniu pieniędzy w ręce ludzi, ale opierał się również na pełnej jawności sprawowania władzy i kontroli nad urzędnikami. To znaczy każdy urzędnik nie tylko musiał w sposób jawny sprawować władzę, mówimy tu przede wszystkim o przetargach, o podejmowaniu określonych decyzji, ale również za ewentualne naruszenie prawa, za naruszenie interesu społecznego mógł być natychmiastowo odwołany. Cały ustrój ten syndykalistyczny był oparty na kilku etapach czy kilku poziomach komitetów, gdzie wyłaniano poszczególnych przedstawicieli. Przedstawiciele ci posiadali zapomnianą dzisiaj w polskim prawodawstwie, w polskiej myśli politycznej instytucję, jaką są instrukcje wyborcze. Instrukcje wyborcze określały dokładnie, co ludzie ci na poszczególnych etapach funkcjonowania mają przedstawiać, jakich interesów mają bronić. Jeżeli tego nie robili, mogli być natychmiast odwołani. Kolejne etapy i kolejne szczeble wyłaniania decyzji powodowały, że decyzje szły nie od góry, czyli nie były narzucane urzędnikom, często wbrew interesowi obywateli, ale były tworzone i były realizowane od dołu do góry, a więc cały proces był konsultowany i realizowany w sposób społeczny. Jawność i kontrola nad władzą, kontrola nad urzędnikami były jednym z najważniejszych aspektów, jakie się wiążą z tym ustrojem. Ten ustrój niestety, czy te zasady niestety zostały w połowie pierwszej dekady XXI wieku właściwie zlikwidowane ze względów na zbyt dużą popularność i obawy klasy politycznej i partii, klasycznych partii politycznych, że rozleją się na całą Brazylię i po prostu likwidują funkcjonowanie oligarchii politycznej. Natomiast sam ten model i to, że bardzo szybko został doprecyzowany i zaczął się sprawdzać w praktyce, pokazuje, że nasze idee nie są utopią, nie są nakreślonymi na papierze złudnymi teoriami, ale jak najbardziej są do zastosowania w praktyce. Mam nadzieję, że kilka słów w drugim już odcinku poświęconym narodowemu syndykalizmowi na kanale Stowarzyszenia Niklot troszeczkę jeszcze bardziej rozjaśni ten temat. Nie ukrywam, że jeżeli pojawią się kolejne zapytania, również do tego tematu powrócimy. A na obecną chwilę dziękuję Państwu za obejrzenie. Sława przodkom, sława Bogom.